Jakie fajne. Wyglądają jak nasze drożdżówki. Jest najlepszy napój świata, po prostu jakby ktoś się gdzieś kiedyś widział, to koniecznie trzeba kupić. W większości przypadków ludzie się cieszą, że ich nagrywam i że... No problem, super. Że chcę pokazać, co robią. A, tak to wygląda gotowe. No ja powiem, to takie jest bardzo specyficzne w smaku. Super danie dla niedźwiedzia i mięsożernych. Park. Yeah. 3 hours. 3 hours where? 3-4 hours. Uh-huh. Over there. Okay. Go. Tutaj mamy się postawić. Cześć, my na misia. Prawie że. Tak, już wyglądamy jak on? No, farofę. Radość. To jest powitanie. Jasne. Bardzo miły Paweł. Idziemy pooglądać Stare Miasto. Ładny budynek. A tutaj to Stare Miasto i ten bazar nie są właśnie takie turystyczne, tylko takie naturalne dla miejscowych, takie jak po prostu one oryginalnie wyglądać powinny. O, piekarnia. Normalnie tutaj ma pan różne ciastka. Jakie fajne. Wyglądają jak nasze drożdżówki. Soczek z trzcina cukrowa z imbirem. Zobaczcie, fantastycznie, jest najlepszy napój świata, po prostu jakby ktoś się gdzieś kiedyś widział, to koniecznie trzeba kupić. No, bla bla. Wypił jednym duszkiem, a ja dopiero zaczęłam. Za dużo gadam. A tutaj to wygląda jak takie toffee. Trudno jest mi powiedzieć, co to jest. Teraz może się zapytam. Ale pan... tak.
nie obyło się bez kupowania magnesików. Tutaj takie fajne buty mają na magnesie, no i oczywiście takie tradycyjne magnesy, mniej lub bardziej. No tak trochę dla turystów też jest rzeczy. Tutaj... proszę bardzo. Piękne. A tutaj młody człowiek, który przyucza się do życia. Tak? Sprzedałeś mi? Dziękuję. Merci. Revoir. Nie? Jak wyciągnęłam, zaczęłam nagrywać, to się młody już zawstydziochał. No co, to taki homeschooling, nie? Życie się uczy, bo jest środek tygodnia, więc teoretycznie powinien być chyba w szkole, nie? Zobaczcie, jaka fajna strzelba. Tutaj druga. Nie jestem pewna, czy to działa, ale wygląda fantastycznie. Wow, super. I piękne też inne rzeczy. Ja to taka sroka, bym pozabierała mnóstwo z tych rzeczy do domu. Piękne. Muszę gonić, bo chłopaki tu nas prowadzą gdzieś. Antek prowadzi nas. Jeny, gdzie my tu idziemy? Ale fajne przejście. Super drzwi. Zobaczcie, jakie ładne pomalowane drzwi. Fajne ozdoby tutaj wiszą. Tu. Tutaj jest jakaś galeria. Jakiś sklepik z dziełami sztuki. Ja, to jest fantastyczne. To słuchajcie, jest skóra. Piękna rzecz. Piękne rzeczy. Jeny, tu więcej tych drzwi jest. Popatrzcie, tu wszystkie drzwi takie. Super. Popatrzcie, jak tutaj fajnie ktoś udekorował takie przejście. Wymalowane są właśnie wszędzie kwiaty. One są wymalowane na ścianach i wymalowane tu na podłodze. I po prostu od razu takie, wiecie, przygnębiające miejsce jest po prostu zarąbiste. Piękne. Tu też piękne drzwi. Salam. Piękne. Aha. Mogę? Tak, mogę pozaglądać. Tutaj pan ma sklep z takimi pięknymi rzeczami. Wow. Trochę miszmasz, bo widzę, tutaj są jakieś takie skały, tak? Różnego rodzaju minerały. Ale... O, tutaj figurki. Aha, tam znowu minerały. Później pan mi zaświeci światło, żeby mogła lepiej, merci, żeby mogła lepiej nagrywać. Bardzo ładne rzeczy. I wyglądają na takie stare rzeczy. To nie są jakieś nowe, tylko po prostu antyki. A tutaj są... To taka mieszanina, no to tutaj akurat nie jest może tak ładnie z tej strony. Tutaj są nowe znowu gliniane wyroby. Ale wszystko tradycyjne. Fajne. A to jest taka tradycyjna gra i tutaj są takie kulki, które są z kamienia, też z minerałów zrobione. Zamiast jakichś innych, plastikowych, czy coś tam. Ale fajne. Ciekawe, kto zagląda do tego sklepu tak na końcu świata. Tu! Pan pewnie to robi sam. Pan robi takie ładne rzeźby. To fajne jest. Fajne, no. Mówi, że wszystkie te minerały są z Maroko. Ale ciężki. Meteoryt. Ale naprawdę wiecie, jakie to jest ciężkie? Kurczę. Fajna rzecz, jak ktoś lubi minerały. Okej, okay, merci. Dobrze. Okej, okay, merci beaucoup. Au revoir.
Super. Dobra. Chłopaki cierpliwie na mnie czekają. Dzień dobry. Już pooglądałaś już? Wow. Weszliśmy chyba dwa piętra do góry. Tak mi się wydaje. Morze. Wow. Widać zatokę. Widać dachy. No, bardzo swojsko. Wiady, które tu są, mają te podwórka i są tak pięknie wyglądające. No, ale musisz powiedzieć, co to jest wiada dla tych, co nie wiedzą. To jest jak kamienica, tylko w Medinie, czyli w starym mieście w Maroku, są riady. Czyli takie jakby kamienice, które, w których kiedyś w środku spali ludzie, ale też przechowywali swoje zwierzęta, jak przyjeżdżali, żeby je później rano wypuszczać z tych riadów i handlować nimi na ulicach. A teraz one służą po prostu, żeby do mieszkania. Dużo turystów, dużo hosteli jest zrobionych w nich. Ale one wyglądają tak pięknie i mają tak piękne balustrady, dlatego że tradycyjnie według tradycji w ogóle w krajach arabskich jest tak, że nie wygląda, żeby tak samo meczety mniej więcej wyglądają. Meczety są piękne w środku, ale z tyłu, jakby z zewnątrz są dosyć biedne, znaczy biedne w cudzysłowie, skromne, bo tradycja jest taka, żeby dawać wszystko wewnątrz, co jest piękne, a z zewnątrz, żeby było skromnie. Żeby nie robić różnic. Tutaj jak widzicie już idziemy taką częścią dla mieszkańców, to już nie jest w ogóle turystycznie. Przyszliśmy tutaj na najlepszy falafel w Rabat. Jak nam pan przyszykowuje, w większości przypadków ludzie się cieszą, że ich nagrywam i że no problem, super, że chcę pokazać, co robią. Fajnie. Ok, merci. No to proszę bardzo, tak to wygląda gotowe. Tak więc dla mnie i dla Anka falafel, a niedźwiedź za chwilę będzie miał swoje mięso. Mam jeszcze końcóweczkę, więc powiem, że jest faktycznie bardzo, bardzo smaczny. Delikatny smak. O, proszę bardzo. O, niedźwiedź już dostał swoje. No, pięknie to wygląda. Moja. Mm. Nie, mam ser. Tak, ty masz ser, a to drugie. Mm-hmm. To jedno jest bez sera, drugie jest z serem. Czyli to jest takie mięso mielone. Jest mięso mielone z jajkiem. No. Z jajkiem? I oni mają taki grill. No i na tym grillu to robią. Mm-hmm. A i później ci wrzucają do buły. Mm-hmm. No ja powiem, to takie jest bardzo specyficzne w smaku. Super danie dla niedźwiedzia i mięsożernych. Na przykład dla mnie to już mi brakuje z jakiegoś listka sałaty, wiesz, jakiegoś pomidora, coś tam. Ja oczywiście nie narzeka, nie? Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał.
cmentarz, taki stary, tradycyjny cmentarz. A wiecie co? Mnie to właśnie zawsze zaskakuje, że te islamskie cmentarze są tak podobne do naszych chrześcijańskich. Wszystkie tablice wrzucone są w tamtą stronę, czyli na wschód, a tutaj zachód. Niewiele mogę wam właśnie pokazać, bo będzie mi się odbijać słońce, ale musicie mi uwierzyć, że są właśnie bardzo podobne do po prostu naszych polskich grobów. No popatrzcie, no dokładnie tak jak u nas, nie? U nas też jakieś tam kwiatki sobie w środku rosły i one czasem lepiej rosną, a o, tutaj na przykład jest taki bardziej zadbany. A tutaj malutki grób, na pewno jakiegoś dzieciątka. Skromny, obłożony tylko płytkami. I to te płytki są różne, tam kawałek innej płytki, tu kawałek innej. Popatrzcie, jaki jest ogromny. Zobaczcie na tą bramę, po prostu wow. Widzicie fajnie, że stoją tam ludzie i widać, jak to jest po prostu, jaka jest skala, nie? Tutaj to naprawdę jest super. Bardzo ładnie wszystko odnowione. Pięknie. Zobaczcie. Bym mogła mieć taką toaletkę w domu. Przepiękne. Niektóre wyglądają bardzo podobnie do naszych. We wszystkich językach świata, ale się udało zamówić. To jest? My się tutaj zasadziliśmy na te bezy. To mogą być takie kokosanki, raczej nie bezy. No, kokosanki, kokosanki. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Klub nocny, pełno butelek, bynajmniej nie po lemoniadzie, pełno, masakryczne miejsce, nie? I widzicie, z jednej strony piękne, wyczesane trawniki, a tutaj po prostu skręcisz i dlatego policja tak przegania, bo oni nie chcą, żeby turyści takie rzeczy widzieli. Ale nie ma tego trafiku tutaj. To
No dalej chyba nie, no myślałam, że bardziej gdzieś w krzewach się zaszyjemy. Strasznie ciężko. W miastach to zawsze jest ciężko coś znaleźć. I tutaj jest ten problem, że wiecie, policja przygania, nie? Tak więc tam na apkach są różne miejsca pozaznaczane, ale po prostu jak poczytasz opinię, to prawie wszędzie jest napisane, że była policja i przegoniła. Szczególnie te takie wcześniej, jak był ktoś parę lat temu, to było ok, ale jak właśnie w 2022 roku, no to już tam już są opinie, że była policja i kazała się zwijać. No i zdecydowaliśmy, że zostaniemy w tym beznadziejnym miejscu, bo po prostu lepiej już nie będzie. Tu mimo, że jesteśmy blisko drogi, to jesteśmy... nie widać nas z drogi. Obrócimy tylko. O, jest jakiś patyk akurat. Akurat wjechał na ten. Tu akurat z tej strony masz ten i patrz, on taki jest dość silny. Mamy gościa. Cześć. To gadaj szybko. Co robisz tutaj? No, ja jestem tutaj od 3 miesięcy w Rabacie w Maroku. I zajmuję się, studiuję oryginalnie w Holandii, ale teraz jestem tutaj w Maroku, bo prowadzę badania dotyczące takich kooperatyw, które tutaj są i zajmują się produkcją rzemieślniczą. Ja się koncentruję na dywanach głównie, a konkretnie na takiej kooperatywie, która zrzesza inne kooperatywy w Fezie. Jak Ci się podoba w Maroko? Maroko jest cudowne, znaczy jest piękne. Znaczy tak, no jest piękne. No, jedyny chyba problem jest trochę taki, że będąc tutaj Europejczykiem, no jednak musisz się liczyć z tym, że musisz się przyzwyczaić do tej relacji siły kolonialnej, która jednak tutaj niestety jest. Aha. No i nauczenie się języka i mówienie trochę po arabsku dużo rozwiązuje problemów. Ja też mówię po francusku, więc jest trochę łatwiej, ale to na pewno jest jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Chciałbyś tu zostać na stałe? Chyba nie, mimo wszystko chyba nie. Ja w ogóle nie lubię zostawiać na stałe nigdzie, na razie, na pewno, więc myślę, że nie, ale na pewno chciałbym tu wrócić i też trochę głupio się tu czuję, widząc te wszystkie problemy, jakie tutaj są z takiej perspektywy Europejczyka, który jednak zarabia też w Europie. I trochę głupio bym się z tym czuł, mieszkając tutaj. A jakie to są problemy? No, to społeczeństwo jest bardzo nierówne. Znaczy, tutaj jest, jak zresztą wszędzie trochę w tym rejonie świata, że jak pojedziesz, nie wiem, 5 km w jedną stronę, to masz takie wille, jakie wyobrażasz sobie, są w Beverly Hills, a to są 2 razy większe. A z drugiej strony masz slumsy, albo jak jedziesz sobie na pustynię, to ludzie nie mają wody i mają tylko, byłem tam miesiąc temu, i mają tylko wieczorami, nie mają łazienek przez to, a obok ludzie grają sobie w golfa albo są tak zwane agroturystyki, które są zakładane często przez Francuzów, niby ekologiczne, a mają tam na przykład baseny, no i to jest trochę straszne. No i oprócz tego jest oczywiście też, musimy mówić cicho, bo jesteśmy koło króla, ale nie, no żartuję, ale tak, no jest tutaj król, który jednak jest to dosyć autorytarna władza, nie ma wolnych mediów na przykład. No, my żeśmy zauważyli parę rzeczy, z których już żeś wspomniał, mimo że jesteśmy tu kilka dni, ale po prostu powiem szczerze, że jest to jeden z niewielu krajów, z którego ja już chcę wyjeżdżać. Tak? Naprawdę? No. Zaprosiliśmy tutaj Antka, żeby z nami wspólnie napił się wody z drój. Która zwala z nóg. Który pomieszamy sobie z sokami, nie? Takimi mamy tu jakiś sok mojito pijam. Powinien być dobry, nie? To bardzo popularny sok w Maroku. Mojito, tak? Można wszędzie dostać. Virgin, no. Bez alkoholu. Ale ten jest właśnie oczywiście ten. Ale my tu zrobimy z wodą zdrojową, będzie... Z prądem. Na pewno bardzo dobry. Bardzo dobry. No to proszę bardzo. Za spotkanie Polaków na obczyźnie. Na zdrowie.
Ale fajnie, żeśmy ciebie spotkali normalnie. No, niesamowite. Zupełny przypadek, nie? Naprawdę niesamowite. No. Byście się nie pomylili, to no. Wiesz. I drugi raz tam objeżdżałem. A że ja wychodzę, patrzę, taka fura. No nie widziałem tego nigdy tutaj. Nagle patrzę na brytyjskich blachach. No do cholery, o co chodzi? Schodzę na dół tymi schodkami. I przeczytałeś. I nagle patrzę w lepa, ruch do przodu. No man, no w ogóle o co chodzi? I nagle wybiegasz ty z fury. I mówisz po angielsku, excuse me, is it the embassy of Algeria? A ja do ciebie odpowiadam po polsku, no, sprawdzając mojego strzała. Nie, to nie ambasada Algierii, to instytut holenderski. A ty Bella. Nie wiesz w ogóle o co chodzi? Znaczy Bella. Nie wiesz co się o co chodzi. Bella! I nagle i zaczynamy gadać, to niesamowite. Bella! Oh. Bella, do domu, Bella. Tam nie wolno! Oh. Chodź tu! Chodź tu! Do domu. Teraz muszę chatę otworzyć, ją wrzucić, bo na 7 godzinę to ona już... Chodź. Jeszcze jak pojedzie, do domu. Tak, grzeczna dziewczynka. Grzeczna, tak. A każde miasto ma swoje taksówki, one mają różne kolory. No. W Fezie to jest niebieski chyba, jak dobrze pamiętam. Tak, znaczy nie, żółty. A tutaj jest niebieski, w Sale już jest inny kolor, to są chyba właśnie żółte. W Casablance są czerwone, każde miasto ma inny kolor. No i te taksówki, wszystkie są rządowe, na ogół nie masz własnej taksówki. Taksówkę wynajmujesz od kogoś, kto jest połączony z rządem, a one są połączone z rządem przez związki zawodowe, które są rządowe. I które zostały tak naprawdę założone jeszcze przez Francuzów. No i jest tak, że jak jesteś artystą na przykład i aktywistą, no to tutaj to się niszczy w ten sposób, tych aktywistów wszystkich, wszystkie te ruchy, dlatego tutaj nie dzieje się tak dużo, jak się dzieje na przykład w Istambule, bo ten rząd jest niesamowicie mądry, w jaki sposób można ich, i król, w jaki sposób można to niszczyć. Oni mówią, podchodzą, wysyłają kogoś i mówią tak, proszę pana, ja widzę, że pan tu jest świetnym aktywistą. Ale pan genialne rzeczy robi. No, ale to nie do końca po linii państwa idzie. Pan nie dba dobrze o Maroko, ale no, nic się panu nie stanie, jeśli pan przyjmie nową pracę. Mamy dla pana taksówkę i proszę bardzo, taksówka dla pana. I on wtedy zaczyna jeździć taksówką, bo inaczej idzie do pierdla. Albo wynajmuje tą taksówkę. I wszystkie te taksówki to jest jeden właśnie ze sposobów tak zwanej kooptacji wszystkich tych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. To jest jeden ze sposobów. I oni naprawdę są w tym świetni. Jak posłuchasz chociażby na przykład rapu marokańskiego. Rap tu wszedł w latach 2005, trochę później niż w Polsce. No i ci wszyscy raperzy na rząd jebali, rozumiesz, w ogóle nienawidzą rządu. No i co się dzieje? Ci wszyscy raperzy teraz kochają rząd, śpiewają rządowe piosenki rapowe. Rap dla rządu, rozumiesz? No nie wiem, gdzie tak jest, no ale naprawdę. I oni dlatego, że dostali deal. Ustali deal, szefie. Idziesz albo wyjeżdżasz, milczy bilet, jak w Polsce w 68, albo i bawisz się inaczej. I pan ma świetne zasięgi, dlatego chętnie to wykorzystamy. Będzie pan zarabiał, dostanie pan willę nawet. Ale musi pan stosować się na pewnych zasad. No i widzisz to, no co? Jest wieżowiec? Jest. Ale kogo to jest wieżowiec? Króla Mohameda VI. Jest teatr nowy? Jest teatr nowy. Kogo to jest? Mohameda VI. Jest nowa linia pociągu, która się ciągnie w tą stronę? Tak, ale dlaczego się w tą stronę ciągnie? Bo zaczyna się dopiero od Casablanki i jedzie w górę, dlatego że tutaj jest Rabat, to miasto rządowe i wszyscy turyści przejeżdżają tutaj na ogół, jak chcą zwiedzać miasto. Jedziesz dalej. I co? Z Francuzami to jest zrobione. Nie, no tak. To jest... No, siedzieliśmy do późna w nocy, słuchajcie, ale to nic, bo bardzo fajnie się rozmawiało. Ale wstaliśmy rano i kurczę, normalnie przed chwilą przyszedł tutaj, bo wiecie, tu jest droga, nie? I tak jak ktoś tak jedzie szybko, to nie widzi, nie? Ale jak ktoś tak brzeszkiem sobie jedzie i jechał gościu na motorze, policjant, no i oczywiście zawrócił i taki miał... Ogromne pretensje, więc
po prostu czasie błyskawicy, żeśmy zebrali ten cały nasz obóz, namiot i wszystko. Bo i tak byśmy się zaraz stąd pakowali, ale tak na spokojnie byśmy zjedli śniadanie, no ale trudno. Spakowaliśmy się szybciutko i po prostu musimy się gdzieś tam schować, tam pojedziemy dalej i tam na spokojnie zjemy śniadanie, no. Pewnie w tych śmieciach, co wczoraj je widziałam.